Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj z wizytą u kolegi Janusza Wróblewskiego, a jesteśmy przy okazji, gdy tutaj odbywa się koszowanie gołębi na lot Barcelona, ale w dniu dzisiejszym również tutaj macie swój normalny oddziałowy lot. Ale więcej może o hodowli swojej, o locie powie nam kolega Janusz. Proszę bardzo. Jaki lot macie dzisiaj? No dziś czekamy na gołębie z lotu. 10. lot się odbywa z miejscowości Wistok, Niemcy. To jest jaki kilometraż? Odległość 400 km. Tutaj jaki oddział macie dokładnie? To jest oddział Koronowo. Koronowo, jaki numer to jest oddział? To jest 37. 37, ilu ten hodowców liczy oddział? 60 lotujących, a w sumie jest ponad 80. Ponad 80, a w tym roku podejrzewam, że z uwagi na trudność lotów się troszeczkę wam wykruszyło, zrezygnowało z lotów kolegów tak? Obecnie tam 50 hodowców mamy, lotuje oddział Koronowo, a lotujemy z oddziałem Bydgoszcz, Zachód. Tutaj zobaczmy, mamy te gołębniki, to są twoje gołębniki lotowe, tak? Tak? Rozpłodowe od tak. razu? Młode i tak, aha. Rozpłodowe są u góry. I ile gołębi na ten lot dałeś dzisiaj? 25 sztuk. 25 sztuk? A to jest wszystko co masz, czy zostawiłeś sobie jakieś? 5 sztuk zostało, które doszły z trudnego lotu, z pierwszej 500-tki właśnie. Tu w tym roku sezon zaczynałeś iloma gołębiami? 50. 50. I to jest wszystko co ci zostało, te 30 gołębi? Tak, 30 gołębi. Takie straty były duże? Duże straty były właśnie. A na którym locie największe były? Właśnie pierwsze Niemcy, pierwsze 550 km. Tam był trudny lot i dużo gołębi brakowało. Brakowało 14 sztuk, z tego 8 dotarło jeszcze, a 6 brakuje. Tutaj cały oddział na dzień dzisiejszy zakoszował ile gołębi? No zakoszował gołębi... Dokładnie nie pamiętam, ale tylko 200 gołębi. Sekcja, oddział więcej. No, oddziału nie znam, bo jeszcze nie ma wyników, po locie będę znał. A oddział ale was gdzieś... cały ile sekcji, za ilu sekcji się składa? Oddział się składa z 4 sekcji. Sekcja Serock, Koronowo, Więcbork i jeszcze jedna sekcja jest. Jeszcze jedna jest. Nie pamiętam, bo pierwszy rok lotuję w tym oddziale, także... Aha, a tutaj w tym oddziale lotujesz, powiedziałeś, pierwszy rok, a którą pozycję teraz... Mam pozycję drugą w sekcji i obecnie 8 w oddziale. W oddziale, takie nazwiska najbardziej wyróżniających się hodowców z oddziału? Z oddziału to najbardziej znane nazwisko to jest Burek, Sławomir i Arkadiusz. To już mieli czołowe miejsce w Polsce, w GMP. Mistrzami byli, wicemistrzami, także... I kolega Burek właśnie lotuje w oddziale Koronowo, tak? Tak. Tutaj jaki to jest jeszcze okręg Bydgoszcz. Numer oddziału? 37. 37, dobrze. Tak, 37. A wcześniej ty lotowałeś, wspomniałeś, że pierwszy rok w tym, a wcześniej w jakim oddziale lotowałeś? A wcześniej lotowałem oddział Tuchola, okręg Pomorze Środkowe. To bardziej na północ położone. No, bardziej tutaj. Na północ, tak. Tam mistrz Straciwa Zygmunt z Szczecinek, ze Szczecinka. Teraz gołębie zostały wypuszczone gdzie, o której godzinie? O 8. To tak, się spodziewamy tak. Takich o której godzinie mniej więcej? No, o 12. Czyli może będzie uda nam się zarejestrować przylot tych gołębi. Tak. Na razie koledze dziękujemy. Zobaczmy tylko jeszcze teraz z tyłu te gołębiki, które kolega ma. Ale jeszcze takie zadam pytanie, bo tu mamy taki, że tak powiem, gołębnik na kurzej stopce, można powiedzieć tak jakby, ale jest też w lot tutaj. Co to jest za gołębnik? To jest taki gołębnik, no powiedzmy, ozdobny, można powiedzieć, ogrodowy. Tam jest dwie pary gołębi białych. Powiedzmy do ozdoby. Ale w lot jest, jak się nazywa, jak profesjonalny, dla prawdziwych lotowych. Lotowy, może później będzie służył do gołębi właśnie, żeby przygotować gołębie na Barcelonę. A tutaj z własnej hodowli ile daliście gołębi na lot teraz? 25 sztuk. Na Barcelonę, tak? Nie, to jest na Barcelonę jedna sztuka. Jedna sztuka. Tak? No, wypada chociaż pojechać z tym jednym, jako że organizujecie tutaj. Żona wspominała, że tutaj już czwarty raz organizujecie z rzędu ten lot i coraz większe zainteresowanie jest. Także my na razie, koledze, dziękujemy. Zobaczymy, może się nam zarejestrować przylot tych gołębi, bo chwilę tu jeszcze będziemy, a teraz przejdziemy tutaj za plecami. Słyszę, że przyjechali koledzy i przywożą gołębie. Także zobaczymy, jak się odbywa koszowanie gołębi na lot Barcelona. Koledze, życzymy sukcesów na locie i dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję również.